Maria, którą nawrócił Jezus i która wraz z Maryją jego matką i świętym Janem była świadkiem jego ostatnich chwil, została nazwana Magdaleną od miasta Magdali w Galilei. Święty Klemens z Aleksandrii i inni uczeni utożsamiają ją z kobietą, która ze łzami w oczach obmyła stopy Jezusowi. Inni uważają ją za siostrę Marty i łazarza. W czasie publicznej działalności Chrystusa. Szła za nim wraz z innymi pobożnymi niewiastami. Jej najpierw przed apostołami, Jezus ukazał się po swoim zmartwychwstaniu. Według tradycji prowansalskiej, Maria Magdalena lub Maria, siostra Łazarza, razem z nim, Martą i kilkoma innymi uczniami Chrystusa, po wypędzeniu przez Żydów, wyruszyli na morze i wylądowali w Marsylii. Łazarz został tutaj pierwszym biskupem. Święto Marii Magdaleny. Katolicy wszystkich obrządków obchodzą w tym samym dniu. W instrukcji do ostatniego wydania kalendarza rzymskiego Kościół postanowił, że dzień ten jest świętem kobiety, której ukazał się Chrystus, a nie siostry Łazarza lub niewiasty pokutującej. Boże, Twój syn. Świętej Marii Magdalenie, przed wszystkimi innymi, przekazał wieść o radości wielkanocnej. Spraw, byśmy za jej wstawiennictwem mogli rozmyślać o nim, panującym w chwale, gdzie żyje i króluje na wieki wieków. Amen.